Szanowni Państwo, jesteśmy w pięknej marinie w Błotniku, którą znam właściwie od budowania i do dzisiaj. I ona się cudownie rozwinęła. I takich marin potrzeba nam w województwie pomorskim zdecydowanie więcej, ponieważ zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi jest bardzo duże. Dużo ludzi odchodzi z kwitkiem, stacjonuje nie w tych miejscach, gdzie trzeba, przy okazji niszcząc środowisko. Także chyba jesteśmy zobowiązani robić te mariny pod właśnie tego rodzaju usługi. Natomiast Błotnik to pokazał to, że tutaj zapotrzebowanie na stacjonowanie jachtów jest olbrzymie. Ono przekracza co najmniej pięciokrotnie ilość, która dzisiaj jest, więc to o czym świadczy. W związku z tym będziemy dalej rozwijać tego rodzaju usługi, tego rodzaju mariny. Tu akurat jesteśmy w Błotniku, ale chciałbym Państwu powiedzieć o małej marinie w Białej Górze. Piękna trasa, a więc z Malborka Nogatem do Białej Góry. Podróż trwa z 2,5 do 3 godzin, zależy jaką szybkością się jedzie. No a w Białej Górze można cuda natury zobaczyć, bo te różnice poziomów między Nogatem a Wisłą są takie widoczne gołym okiem. Także serdecznie Państwa zapraszam do zwiedzania naszych marin.